Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drogie dzieci. Dziś katecheza 22. Będziemy kontynuować nasz poprzedni temat, który już rozpoczęliśmy. Będziemy sobie mówić o wadach głównych i cnotach ich przeciwnych. Jak dobrze pamiętacie z poprzedniej lekcji, mówiliśmy sobie o trzech pierwszych wadach, o pysze, chciwości i nieczystości. Dziś powiem Wam o pozostałych czterech wadach i cnotach im przeciwnych. Następnie postaram się w skrócie powiedzieć Wam, jak tą wadę rozpoznać i będę kończył środkami, jakie mamy od Pana Boga, aby tą walkę z naszymi wadami wygrać, by podobać się Panu Bogu i uświęcić się w ten sposób, pójść do nieba, zbawić swoją duszę. Dobrze, przechodzę do pierwszego slajdu, który nam przedstawia czwartą wadę główną. Jest to wada zazdrości. Kto grzeszy zazdrością? Zazdrością grzeszy ten, kto smuci się, gdy innemu powodzi się dobrze. Lub kto raduje się, gdy bliźniemu powodzi się źle. Tak widzicie, drogie dzieci, czasami się zdarza wśród kolegów, koleżanek, że wkrada się ta wada. Ktoś zazdrości drugiemu, że na przykład dostanie dobrą ocenę, czy może ma inne, lepsze zabawki niż my i z tego powodu smuci się. A natomiast raduje się, gdy ta osoba na przykład ma słabszą ocenę otrzyma, czy coś jej się stanie. Więc bardzo ta wada jest nam, jest ta wada niebezpieczna, niemiła Panu Bogu. Musimy uważać na nasze uczucia, aby nie dać się sprowadzić do tej zazdrości, tak jak to miało miejsce. Widzimy tutaj na obrazku pierwszy grzech na ziemi. Otóż widzimy Abla, który składa ofiarę Panu Bogu. Ta ofiara była bardzo miła Panu Bogu, bo Abel składał to, co miał najpiękniejsze, najpiękniejszą owieczkę, baranka, z czystym sercem, z wielką miłością. I z tyłu widzimy Kaina, który zazdrościł Ablowi temu, że ta ofiara była tak bardzo miła Panu Bogu, a jego odrzucona, gdyż nie składał z taką wielką miłością, oddaniem, jak to czynił Abel. Więc zazdrość. I jaką cnotą możemy walczyć z tą wadą zazdrości? Otóż jest to cnota miłości bliźniego. Miłości bliźniego. Pan Jezus dał nam takie piękne przykazanie. To jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Coś pięknego. Mamy miłować bliźniego tak, jak miłuje go Pan nasz Jezus Chrystus, nasz Bóg. I co to znaczy, że mamy miłować bliźniego jak siebie samego? Bo jak dobrze wiecie, mamy miłować Pana Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Otóż miłować bliźniego jak siebie samego, to po pierwsze mamy życzyć mu dobrze, nie krzywdzić go. Następnie mamy postępować wobec niego tak samo, jakbyśmy chcieli, aby postępowano wobec nas samych. Czyli czyń tobie, czyń innemu to, co tobie miłe, tak? A nie czyń innemu tego, co byś nie chciał, aby tobie czyniono. Innymi słowami możemy powiedzieć. I kolejny punkt, mamy wybaczać krzywdy, jakie by nam ktoś wyrządził. I tu takim przykładem bardzo pięknym cnoty miłości bliźniego jest święty Pius X. Zanim stał się papieżem, był świętym kapłanem, poświęcał wiele czasu dla innych, dla dzieci. Dzieci uczył katechizmu, spędzał czas z młodzieżą, włączał się w ich gry. Kiedy nastała epidemia, poświęcał się, spowiadał, udzielał komunii, odprawiał mszę, a nawet kiedy inni bali się, to ogrzewał ciała zmarłych. Więc daje nam taki przykład tutaj miłości do bliźniego. Odwiedzał również więźniów, tych, którzy byli oddaleni od społeczeństwa. Nawet do nich udzielał, udawał się, aby też im wyspowiadać, udzielić komunii świętej, pouczyć. Też był takim przykładem, kiedy
ktoś mu wyrządził krzywdy. Był taki dziennikarz, który bardzo złe rzeczy o nim pisał. Kiedy Święty Pius X dowiedział się, że ten człowiek sprajtował, że jego firma upada, to wysłał mu nawet pieniądze, aby wspomóc go. Przez ten akt chciał pokazać, że wybacza mu te krzywdy, te wszystkie rzeczy, które źle o nim pisał. Więc walcząc z tą zazdrości, szczególnie ćwiczymy się w cnocie jej przeciwnej, miłości bliźniego. Tak? Staramy się żyć mu dobrze, nie krzywdzić go, pomagać mu tak co do duszy, co do ciała, modlić się za niego. W ten sposób na pewno ta wada zazdrości będzie miała trudności, aby się wkraść do naszego serca. Następna wada, piąta, to jest wada łakomstwa, czyli nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Kto to jest łakomy? Jest to ten, kto pije i je w nadmiarze, aż do przesady, tylko dla samej przyjemności jedzenia i picia. Więc widzimy tutaj taki przykład tej postawy łakomstwa w historii ze Starego Testamentu. Dwóch braci, Ezaw i Jakub. Ezaw był synem pierworodnym, synem, który pierwszy przyszedł na świat i on miał prawo do pierworodztwa, czyli do odziedziczenia majątku. I pewnego dnia, kiedy wracał po polowaniu, przyszedł bardzo głodny do domu i widział, jak Jakub przygotował potrawę z soczewicy. I bardzo głodny prosi go, daj mi troszkę tej soczewicy. Jakub wykorzystał ten moment i mówił, dobrze, ale oddasz mi prawo pierworodztwa, czyli coś bardzo o wiele większego niż jakaś zwykła zupa z soczewicy. A jednak to łakomstwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu Ezawa spowodowało, że dobrze, przyznał, podał rękę jakby na zgodę i zgodził się tylko, żeby mu tą zupę z soczewicy dał. Więc widzimy to łakomstwo, do czego doprowadziło do utraty tak ważnego prawa do pierworodztwa, odziedziczeniu majątku. Innym rodzajem łakomstwa jest pijaństwo. Pijaństwo, czyli ktoś, kto nadużywa alkoholu, prowadzi to do takiej choroby zwanej alkoholizmem, która rujnuje bardzo często życie rodzinne, ze zwierzęca człowieka, czyli szkody wielkie też społeczeństwu. Więc to też jest taki rodzaj tego łakomstwa. Was dzieci to na pewno nie dotyczy, ale tutaj o tym uczę, jeśli to są ważne rzeczy związane z tą wadą, to też daję wam taką informację, że coś takiego jest, ale na pewno dla nas, to szczególnie dla nas wszystkich, to łakomstwo, czyli musimy uważać, żeby jak coś lubimy, żeby nie jeść po prostu tego do przesady, czyli zjemy jedno ciasto, ktoś jeszcze poczęstuje nas kawałkiem drugiego, a my jeszcze chcielibyśmy kolejne, co może bardzo często prowadzić nawet do jakiejś choroby, bólu brzucha. I też taka osoba łakoma bardzo często myśli o tym jedzeniu. Nawet czasami podkrada pieniążki rodzicom, żeby coś sobie tam kupić do jedzenia. Więc to prowadzi do jeszcze innych grzechów, ta wada, tak? Do kradzieży, do kłamstwa, do nawet jakiegoś tam gniewu, jeśli coś nie otrzymuje, co chciałoby zjeść, albo narzekania. Też bardzo często u dzieci zdarza się to narzekanie przy jedzeniu, niestety. Albo to, co może być w szkole też widoczne, dzieci niektóre wyrzucają jedzenie, więc to z tym trzeba uważać, bo to niejako wiąże się z tą wadą łakomstwa. Dobrze, w jaką cnotę możemy walczyć z tą wadą łakomstwa? Jaką cnotą? Cnotą przeciwną wadzie łakomstwa jest trzemięźliwość, cnota nadprzyrodzona, która miarkuje i daje słuszne granice naszym zmysłom oraz skłania z nas do używania dóbr doczesnych z umiarkowaniem. Pokrótce tylko omówię tą definicję, więc cnota
nadprzyrodzona miarkuje i daje słuszne granice naszym zmysłom. Ile mamy zjeść, czyli zdrowy rozsądek nam podpowiada, tak, tyle jestem już najedzony, to wystarczy i odmawiam sobie tego dalszego kawałka, bo czułbym, że już byłbym za bardzo objedzony, czyli daje słuszne granice. Następnie mamy różne dobra materialne w domu, które możemy wykorzystać, aby komuś pomóc, udzielić tego, nie tylko myślimy o sobie, więc używamy to tych dóbr z umiarkowaniem. I takim przykładem tej cnoty wstrzemięźliwości mamy dzieci z Fatimy, które nie tylko, że bardzo dobrze miarkowały to, co jedzą, ale nawet czasami granice tego pożywienia, to nawet jeszcze co robiły? Otóż pozbywały się nawet to, co dostały na posiłek, aby podzielić się z kimś, aby zrobić jakąś ofiarę w intencji nawrócenia grzeszników, zadośćuczynienia za grzechy. To też bardzo piękny przykład, który możemy praktykować. Możemy na przykład pozbyć się jakiegoś dodatkowego deseru właśnie w jakiejś dobrej intencji, albo też dla samego siebie, aby umartwić, jeśli widzimy, że mamy z tym problem, z tym łakomstwem. Dobrze, następna wada, z którą musimy walczyć, jest to wada gniewu. Kim jest gniewliwy? Gniewliwy jest to ten, kto z przemocą odrzuca wszystko, co mu się nie podoba, albo sprzeciwia. Tak, to jest na pewno niejednokrotnie spotkaliście się z taką wadą, z taką postawą u kogoś albo u samej siebie, że szybko się zdenerwujecie, tak? Bo coś wam się nie podoba, nie jest po waszej myśli i reagujecie siłą, tak? Albo jakimś podniesionym głosem, krzykiem. I tu mamy przykład takiej dziewczynki, która bardzo uroczo wygląda, ale miała wielkie problemy. Tak? Była osobą bardzo porywczą, upartą. Jak coś się stało na przeszkodzie, to wywoływało to natychmiastowy gniew, złość i potrafiła bardzo niegrzecznie się zachować wobec swojej mamy czy rodzeństwa. I ta dziewczynka to dziewczynka, która ma na imię Ania. Ania de Guinée, która umarła w opinii świętości mając 11 lat. Ta dziewczynka, jaki ten gniew, jaka wada się u niej ukazywała? Otóż na przykład, kiedy jej tata zachorował, był w domu, potrzebował odpoczynku i mówiono Ani, że teraz ma tam nie wchodzić do pokoju, żeby tata mógł odpocząć, nie ma mu nie przeszkadzać. I Ania za wszelką cenę chciała tam wejść. I uwaga, co zrobiła w porywie swojego gniewu? Wybiła szybę do drzwi, aby być przy tacie. Jak widzimy, po prostu ta postawa tak u niej się ujawniała. Ale dzięki łasce, dzięki częstej komunii, spowiedzi zwalczyła tą wadę i tak jak wam powiedziałam, umarła w stanie łaski i w stanie nawet takiej świętości, w opinii świętości. I jaką jeszcze inny przykład mogę wam dać takiej osoby, która walczy z gniewem, otóż praktykując cnotę łagodności, bo właśnie cnota przeciwna wadzie gniewu to jest łagodność, czyli łagodność, która miarkuje gniew, miarkuje gniew, utrzymuje go w granicach zdrowego rozsądku. Otóż taką postacią na pewno jest sam Pan Jezus, który powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i cichego serca, a który był pełen łagodności, pełen dobroci, nasz Pan Jezus Chrystus, ale też tutaj wam daję przykład świętego proboszcza z Ars, świętego Jana Maria Vianney, który również musiał walczyć z tą wadą gniewu poprzez cnotę łagodności. Jeden z braci zakonnych, który blisko niego mieszkał, niejednokrotnie był świadkiem, jak święty Jan powstrzymywał gniew,
różnych sytuacjach, kiedy na przykład ktoś był dla niego niemiły, opryskliwy, źle go traktował, to widać, że święty Jan panował w ten sposób, że nawet święty Atanazy nam, brat Atanazy, przepraszam, mówi nam, że trzymał chusteczkę w ręce gniutią, żeby tylko zapanować nad swoim gniewem. Także też taki przykład dla nas, jak mamy postępować. Czyli jak tylko jest taka sytuacja, że ktoś coś nas wyprowadza z równowagi, czyli musimy zachować spokój, tak? Myśleć o czymś innym, modlić się, żeby samemu nie upaść i modlić się za tą osobę, która ten gniew u nas wywołała. Starać się za wszelką cenę zawsze mieć ten pokój z Panem Bogiem, z bliźnim i z samym sobie. Wtedy na pewno będzie to szczęście w naszej duszy, radość w naszej duszy, kiedy będziemy potrafili zapanować nad tą emocją, nad tą wadą. Przechodzę do kolejnego slajdu. Kolejna, ostatnia już z wad głównych, to jest lenistwo. Lenistwo, kogo nazywamy leniwym? Leniwym jest ten, kto chce tylko odpoczywać. Tylko odpoczywać, tylko marzy o odpoczynku. A zarazem unika wszelkiego wysiłku, tak, do pracy, do spełniania swoich obowiązków. A jeśli pracuje, to bardzo opieszale, czyli praca jest byle jak zrobiona, byle tylko było zrobione, nie patrzy, żeby to zrobić natychmiast, jak najlepiej potrafi, z miłości do Pana Boga, do bliźniego, tylko byle jak. I taką postawą osoby leniwej mamy z przypowieści o Samarytaninie, o synu marnotrawnym. Czyli osobie, młodym chłopaku, który żył wraz z ojcem i swoim bratem, pewnego dnia poprosił o majątek, żeby tata mu dał połowę swojego majątku, chciał opuścić dom, chciał mieszkać gdzieś dala od swojej wsi, w której mieszkał, w której się wychowywał, całkowicie mieszkać być może w jakimś mieście. Obiecywał, że będzie wielkim, bogatym człowiekiem, na pewno mu się będzie lepiej powodziło niż tutaj i tata daje mu połowę tego majątku, tak? Nie chciał pracować już na polu. I co teraz, jak ta postawa lenistwa u niego się okazała? Otóż, kiedy otrzymał ten majątek, wyjechał daleko od ojca i co zrobił? W ogóle nie pracował, roztrwonił wszystko. Ten majątek, który otrzymał od taty, do tego stopnia, że tutaj mamy obrazek, żeby w ogóle móc coś zjeść, zatrudnił się do pasienia świń. Tak, to lenistwo go doprowadziło, więc musimy walczyć z tą wadą, nie tylko myśleć o odpoczynku. Oczywiście to jest bardzo ważne, kiedy jesteśmy zmęczeni, potrzebujemy rozrywki, potrzebujemy trochę odpocząć, ale nie tylko to. Tak? Mamy starać się dobrze wypełniać swoje obowiązki i w tym pomaga nam cnota przeciwna, lenistwo, cnota pracowitości. I takim wzorem cnoty pracowitości oczywiście jest i święty Józef, i Matka Boża, i Pan Jezus. Cała święta rodzina jest takim wzorem pracowitości. Każda z tych osób była bardzo pracowita. Wy jako dzieci szczególnie macie taki przykład Dzieciątku Jezus, który i pomagał Najświętszej Maryi Pannie w prostych pracach domowych, w kuchni, czy przynieść jakieś drzewo, posprzątać, rozpalić ogień, czy w warsztacie pracując z świętym Józefem, podając mu jakieś deski, przytrzymując, ucząc się tego zawodu, który później w wieku dorosłym sam potrafił już wykonywać. Więc są to naprzód, która skłania z odważnego i chętnego wykonywania swoich obowiązków. Czy to są obowiązki religijne, jak modlitwa, przystępowanie do sakramentów, czy szkolne, uczenie się, wykonywanie swoich zadań, przygotowanie się do sprawdzianów i tak dalej, czy to też w domu. Na pewno macie jakieś swoje obowiązki, za które jesteście odpowiedzialni, które, mam nadzieję, staracie się jak najlepiej spełnić. I ta cnota też jest taką gorliwością, aby dobrze wykorzystać każdą chwilę. Czyli skupiamy się, czy co czynisz, mówił święty Ignacy. Czy co czynisz, czyli staramy się czynić to, co w danej chwili robimy, jak najlepiej potrafimy.
Tak? Nie myśląc już o czymś innym, o jakiejś zabawie, tylko skupiamy się na tym, co jest, czyli żeby nie tracić czasu. Dobrze, idziemy dalej, więc tutaj mamy na tym slajdzie to, co mniej więcej sobie powiedzieliśmy. Z jednej strony mamy wszystkie te wady, 7 wad głównych, i z drugiej strony te cnoty, które powinniśmy praktykować, cnoty przeciwne tym wadom. Więc mam nadzieję, że sobie to utrwalicie, tak żeby sobie to dobrze opanować. Te wady, dzisiaj mówiliśmy o zazdrości, więc zazdrość, ta wada jest korygowana przez cnotę miłości, miłości bliźniego, następnie wada łakomstwa, czyli z tą wadą walczymy, cnotą wstrzemięźliwości, gniew, cnotą łagodności i lenistwo, cnotą pracowitości. Tak? Mam nadzieję, że uda Wam się nauczyć dobrze, czym jest zazdrość, czym jest łakomstwo, gniew, lenistwo. I żebyście chociaż przynajmniej wiedzieli, jaka jest cnota przeciwna danej wadzie. Teraz chciałbym się już skupić na tym, aby Wam pomóc rozpoznać tą wadę główną. Jest to bardzo ważne, żeby dobrze rozpoznać, co jest przyczyną moich grzechów. I żeby Wam to zobrazować, opowiem Wam krótkie wydarzenie, które miało miejsce kilka lat temu tutaj w Warszawie. Otóż była wielka powódź. Poziom wody w Wiśle bardzo wysoko się podniósł, do tego stopnia, że zoo, które znajduje się niedaleko, było zagrożone, było niebezpieczeństwo, że woda się wędrze do zoo i może być jakieś tam nieszczęście z tego wyniknąć. Stąd też pracownicy zoo byli przygotowani do ewentualnie do wcześniejszego zabicia tych dzikich zwierząt. Na całe szczęście wały powodziowe wytrzymały. Dlaczego Wam o tym mówię? Otóż, jeśli poznamy dobrze naszą wadę główną, szatan, zły duch, będzie miał trudniej nas pociągnąć do grzechu. Jak pamiętacie, wada to jest to zła skłonność, która pociąga nas do grzechu, jest przyczyną innych grzechów. Jeśli dobrze ją poznamy i będziemy walczyć z tą przeciwną, szatan będzie miał trudniej nas pociągnąć do grzechu, do nieposłuszeństwa wobec Pana Boga. I żeby Wam dać taki jeszcze inny obraz tego, co dzieje się w naszej duszy przez te wady, tutaj krótka historia, która miała miejsce na jednym z wysp obok w Holandii. Otóż tam te wały, uwaga, które były zrobione, bo też postanowiono, wiedziano, że bardzo często przychodzi powódź, zalewa tę wyspę, więc postanowiono zbudować wał taki, żeby ta woda się nie wdarła. I uwaga, wał był bardzo dobrze zrobiony, ale wystarczyła jedno gdzieś miejsce, praca była niedobrze wykonana i to jedno miejsce wystarczyło, aby znów na nowo woda się wdarła. I tak samo jest z nami trochę. Wystarczy jedna wada nieposkromiona, aby znów szatan wkradł się do naszej duszy, skłonił nas w jakiś sposób do grzechu, pociągnął nas do grzechu przez tą wadę. Więc w jaki sposób możemy poznać naszą wadę? Wymienię te rzeczy, a później Wam je omówię. Więc pierwsza rzecz, prosić o to w modlitwie. Po drugie, badać samego siebie. Po trzecie, prosić Pana Boga o pomoc. Prosić o pomoc spowiednika. Modlitwie do Pana Boga jest tylko pierwsze, więc trzecie, prosić o pomoc spowiednika i ostatnie naszych rodziców. Więc pierwsze co, to prosimy Pana Boga o pomoc. Tak? Szczególnie odnieść się do Ducha Świętego, ma ważną rolę naszego uświęcenia, aby pomógł nam poznać, jaka jest nasza wada główna. Więc modlitwa, dobra modlitwa, szczera modlitwa na pewno Wam w tym pomoże. Następnie badać samego siebie, szczególnie jak robimy wieczorny rachunek sumienia, możemy sobie zadać takie pytania, jaka jest przyczyna większości naszych grzechów. Po drugie, z jakich grzechów najczęściej się spowiadamy. Po trzecie, jakie najczęściej są nasze pokusy, o czym my myślimy, jakie są nasze myśli, jakie są nasze pragnienia, tak? I czym są właśnie zajęte nasze myśli przez cały dzień, o czym my myślimy. Na przykład Łakomczuk będzie miał to, że będzie często myślał o jedzeniu.
gniewliwy, będzie myślał o tej osobie, która go zdenerwowała, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc dobry rachunek sumienia to drugi taki środek, aby poznać, jaką mamy wadę główną, oprócz modlitwy do Pana Boga. Następnie, jeśli mamy stałego kapłana, dobrze, to jest zalecane, żebyśmy mieli stałego kapłana, stałego księdza, do którego udajemy się do spowiedzi, on nas już dobrze zna i przy takiej spowiedzi możemy spytać, proszę księdza, jak ksiądz myśli, jaka jest moja wada główna? I na pewno ksiądz, który dobrze was zna, możliwe, że jeśli uczy was w szkole, czy gdzieś tam was spotyka, to nie będzie miał większych problemów, aby wam w tym pomóc. No i oczywiście oprócz księdza, to taką pomoc na pewno będzie taką pomocą, aby poznać waszą wadę główną, to wystarczy, że spytacie swoich rodziców. Rodzice na pewno w tym wam pomogą, znają was dobrze, więc zobaczcie, ile mamy środków, aby poznać swoją wadę główną. Krótko je przypomnę, czyli modlitwa do Pana Boga, dobry rachunek sumienia, następnie prośba spowiednika, kapłana, o którego się spowiadamy i prośba rodziców. To są te rzeczy, o których chciałem powiedzieć, co do sposobu, w jaki mamy poznać wadę główną. I teraz kończąc już naszą dzisiejszą lekcję, chciałbym wam dać środki, sposoby, które Pan Bóg nam dał, abyśmy mogli zwyciężyć nad naszymi wadami. Jak już się poznamy, dzięki temu, co przed chwilką powiedziałem, to teraz nie wystarczy je poznać, trzeba z nimi walczyć, oczywiście z cnotami, którymi są przeciwne konkretnej wadzie, a następnie takimi środkami jest jeszcze modlitwa i częste przystępowanie do sakramentu, szczególnie do sakramentu spowiedzi, jak najczęściej to możliwe, i komunię święta. I tutaj oczywiście modlitwą, taką najdoskonalszą, najmilszą modlitwą Panu Bogu, i oczywiście jest msza święta. Pamiętamy, modlitwa jest to wzniesienie naszej duszy do Pana Boga, aby Pana Boga uwielbiać, dziękować Mu, przepraszać za nasze grzechy, prosić o łaski, i nie ma lepszego sposobu, aby tę modlitwę odbyć, jak właśnie uczestniczyć we mszy świętej, na której Pan nasz Jezus Chrystus na nowo się ofiarowuje Bogu Ojcu przez kapłana w celu odnowienia ofiary krzyżowej, w celu uwielbienia Pana Boga, oddania Mu czci, podziękowania Mu za nas, przeproszenia za nasze grzechy, proszenia o potrzebne łaski. Więc kończę powoli tą dzisiejszą katechezę. Proszę sobie to jeszcze przyglądać, szczególnie jeśli chodzi o te wady, 7 wad głównych, abyście dobrze poznały te definicje, nauczyły się je, żebyście wiedziały, co sprawiają te wady, czym są te wady i z jakimi cnotami możemy je korygować. Dziękuję za wysłuchanie, drogie dzieci, z Panem Bogiem.